Hej, kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Rzuca w Pacza. Nie wiedziałam, czy najpierw przeczytać, co jest napisane, czy najpierw się przywitać. I takie było chwilowe zwieszenie. Dobrze, Nok. Nok chce znowu jakieś eksperymenty robić w kuchni i potrzebuje naszej pomocy. Dobrze, nie ma problemu. Z Zelkiem mamy porozmawiać. On chce... te ryby wędzone. Ale one się chyba jeszcze nie uwędziły. Króliczku, poczekaj, pobawimy się z tobą tylko. Mhm. I teraz tak. Fermentowane rybki. 59. 42. Wrzućmy w takim razie jedną. Jedną jeszcze tutaj. Chcę zobaczyć, jak to cenowo będzie wyglądało. Aha, ja przerobiłam. To muszę te uwędzić. Dobra, uwędzimy te. Bo one się nazywają... Aha, one też są zależne. 28. A tu 27. O, to nawet wędzona jest droższa niż ta. Czyli to jest też na staminę w takim razie, tylko... No chyba, że do czegoś jeszcze będzie potrzebne. Dobra, myślę, że będziemy się bawić tą tutaj... fermentacją. Tutaj tylko rybkę mogę, nic więcej przy sobie nie mam innego. Co my tutaj możemy? Grain, milk, egg. Muszę się nauczyć, co ja tu chcę robić i co chcę przerabiać. To wcale nie jest takie łatwe. Dlaczego to mi się jeszcze 11 godzin? O mamo. Dobra. Nic nie mogę. O, albo może... Może damy im w prezencie komuś. Pokaż. O, potańczmy. Zobaczmy, czy jakieś nowe narzędzia nam się może odblokowały. Jak sobie biega króliczek. No już ileż można tańczyć. Jest Obsidian Sickle i Hoe. I to mi pozwala... Ale to chyba wcześniej już było. Coś mi się wydaje, że to było wcześniej już. Możemy trzy pola naraz przygotowywać pod farmę, a tutaj możemy trzy plants naraz ścinać. Myślę, że to też będzie działało na trawę. Potrzebujemy więcej drewna i obsydianu. Okej. Okay. Cześć, Ibon. To jest mój królik, już się z nim bawiłam. Cześć, Ada. Masz tutaj... O, dziki sesam oil. A to chyba dlatego, że my taki mamy jeden? Rozmaryn, mięta. Ale jeszcze nie wiem, do czego mi to wszystko potrzebne. On lubi spędzać czas samotnie, ale miło jest też się przywitać. Potańczmy. W razie czego, jak nasz już oznaczony mąż nie będzie chciał jakoś z nami kontaktów mieć lepszych, to Garek może pójdzie tutaj z racji na kolor włosów. Nie? Fajnie wygląda. Garek style. Zobaczmy, czy... Jak on ma na imię? Coś na tuk. Tuk jest na pustyni. Tuk-tuk, jak to się niektórzy śmieją w komentarzach. To bym mogła sprzedać. To idzie do questa. 59, 42, 22 stamina. No to za 59 to sprzedamy. To jest woda czy Daria? Mana, mylą mi się. Mylą mi się kobitki. No cześć. Jak dobrze być w domu. Twoja idea. Aha, 4 na 5 ryb, czyli jedna... Dobra, idziemy ogarnąć farmę. Muszę się nauczyć, że zawsze jak wstaję rano, to pierwsze co... O, i są, patrz. Ciekawe teraz, jak długo one będą mokre, bo jak zawsze, to ja je wszystkie będę musiała w takim razie walnąć tym nawozem. Bo to chyba będzie najwygodniej, żeby to sobie rosło, a ja będę tylko zbierała plony. Chociaż nawóz, jeżeli chodzi o jakość, tak jak tutaj mamy walnięte, to też jest, no dobre, no bo... Nie wiem, wiecie, pamiętacie, w Stardew było tak, że były te gwiazdki, tak? I to było też fajne, no było, te przedmioty były droższe, były tam potrzebne do jakichś questów też. Także może tutaj też będzie na zasadzie coś jakiegoś stopnia quality, no bo na razie mamy czarną kropkę, która mówi po prostu, że jest dobra jakość produktu. Ale może w późniejszym etapie pojawią się jakieś, nie wiem, kwadraty, trójkąty. Nie no, śmieję się, ale też może kropka zmieni się właśnie z czarnej na jakąś srebrną, na jakąś złotą.
Pyk, harvest. Trzeci poziom. Mamy trzeci poziom pomidorka. Jest piękny czerwieniutki. I w sumie nic poza tym to mi nie daje. Czemu mi tutaj to nie rośnie? Co to jest w ogóle? Nie wiem, na razie to zostawię. Nie przypominam sobie, co ja tutaj... Nie pamiętam, co ja tutaj posiałam. No, ale nie szkodzi. Pogłaszczemy. Jeszcze gdzieś jedna mi zginęła. Koza? Nie. Czekaj, to tu wyjdź. Może w środku siedzi? A jest, w środku. Czy ty chcesz, żeby cię wymilkować, czy... Nie, byłaś milkowana wczoraj. O właśnie, kropki czarne, co do czarnych kropek. To w takim razie ciebie możemy wymilkować. I możemy zrobić z tego mleka śmietankę kwaśną. No to na pewno taki dań będzie potrzebny, ale ja chcę zrobić kwaśną śmietankę. Proszę bardzo, z mleka. Pomidorka możemy wrzucić. Jaki on był duży! Albo tak się wydaje, jak się wrzuca. Bo ktoś lubi pomidory? Chyba ktoś nie lubi pomidorów. Lubi neutral, like neutral. O, ten nie cierpi dzikich pomidorów, ale dzikich pomidorów, a może takie oswojone to już będą... Ja chcę spróbować, kurczę, mamy z nim... Ja chcę spróbować, bo chcę zobaczyć, czy jest różnica, jeżeli chodzi o wild tomato i po prostu jak będzie, jak damy mu zwykłe tomato. Bo zobacz, te są już domowej roboty, Kroll. Uwaga. Dlaczego chciałbym, miałbym to chcieć? No niestety, po prostu nie lubi pomidorów, nieważne czy swojskie, czy nie swojskie. Dobrze. I mamy teraz tak, cenowo. Zwykła za 42. Smokowana za 63, a tu za 76. 76 to już jest bardzo ładna cena jak na tą rybkę. Ale najpierw lecimy teraz oddać mu za tą sól. Gdzie ty jesteś? Tutaj gdzieś stajesz przy ognisku ostatnio. Fajny ma włos. Proszę bardzo. No właśnie, 4-1, tak jest, dokładnie. 40... O, ile mamy? 43 tysiące! Uuu, kurczę. To ja tutaj się tak staram. Na razie odłożę to tutaj, wiem, że pewnie zapomnę. 4 i to będzie na questa. Ale mnie zrobił. Huh. No dobra. Idziemy dzisiaj na plażę. Bo ostatnio mówiłam, że mam się przejść na plażę. Czytałam, jak mówiliście, że przeszła się zobaczyć tam trochę z tymi jakuanami. No też faktycznie dawno się z nimi nie widziałam. Może w ogóle właśnie odkryje się informacja... Znaczy dowiemy się, może tak to będzie ładnie brzmiało. Że dowiemy się, dlaczego oni się w ogóle tak nie lubią. O, tu jakieś kwiatki mamy. To chyba były w zeszłym sezonie też. Jedni gadają na drugich, a tak naprawdę jedni i drudzy, moim zdaniem, wyglądają spoko. Chciałabym z nimi trochę porozmawiać. Jednak trochę się, wiecie, zaprzyjaźnić. Suszone pomidory, teraz tak, Garek. Suszonego pomidora nigdy nie dostał, ale nie lubi różowej muszelki. To dostaniesz suszonego pomidora. Okej. Okay. I ty masz na imię, nie wiem, Frer. Frer, był taki dźwięk, że jest okej chyba. Lubi, o. No i to mi się podoba. Jeszcze mogłabym dać na przykład tobie kwiatka? O, i tobie bym dała kwiatka. O. I tej dziewczynce jeszcze, Adzie bym dała kwiatka. No i elegancko, ale z Adą to jeszcze bym mogła porozmawiać. No i mam dzisiaj taką porcję trochę prezentów zaliczoną. Chyba tędy się szło na plażę. Zobaczmy w ogóle, co na plaży. I co z tymi kokosami? O, coś tu się pojawiło. Jest tyle tutaj do... Można tutaj tyle zobaczyć. Nieprawda? Najprawdopodobniej Wułak ma rację, że moja ciekawość jest powodem, dlaczego lis wybrał mnie. A lisy są ciekawe?
Nigdy nie przypuszczałam, że zostanę z klanem na tak długo. Normalnie bym już dawno sobie wyruszyła w jakąś przygodę. Ale czuję, że to jest moje przeznaczenie. Znalazłam klan Paczanów. Tak daleko od domu. I słyszę, jak podążacie za wezwaniem Paczy. Tak, jakbym mogła się nie dołączyć. To jest... A, to woda jest. Wołak i ty skończyliście już odkrywać tą strukturę w dżungli. A nie, może, że, no, że odkryliśmy, że no, Wołak i ja odkryliście... Wołak i ty, może mówmy tak jak ona. Do tego jeszcze odkryliście tą strukturę w dżungli i... Nigdy się nie spodziewałam takiej ekscytacji. Bardzo się cieszę, że poznałam ciebie i klan. A Ada jest dla mnie jak druga matka. Bo I feel bad taking up a bed. Ale czuję się źle zajmując łóżko, miejsce. And the heart has 3 more people now. Serce ma 3 więcej ludzi? Dobra, pomieścimy się wszyscy. Woda, nie stresuj się. Po prostu nie chcę nadużywać waszej gościnności, wiesz? Jesteś tutaj zawsze mile widziana. Dziękuję, miło to słyszeć. Wydaje mi się, że mam wiele do przemyślenia. Czyli woda nie jest paczanką, ona tylko do nas dołączyła, wchodzi na to. W pewnym sensie, albo jest jeszcze gościem? Mamy nowe muszelki. Kokosy, które w sumie nie wyrosły, ale... Wyrosną czy nie wyrosną te kokosy stąd? Na razie mamy dużo muszelek i morskiego jarmużu. No cześć, czy lubisz muszle? O, to jest interesujące. To porozmawiajmy jeszcze. Bo ty jesteś Brub, ty jesteś tatą chyba... O, masz coś... A, nie możemy. Nie chcesz tańczyć. Ty jesteś tatą tego blondyna, co ma takie piękne loki. Fajna muzyczka tu przygrywa. O, a tutaj jeszcze ktoś sobie zrobił jakiś mały kampik. Chodź, tu właśnie zrobiłam specjalnie takie kółko, żeby moją kózkę tutaj przyprowadzić, bo będzie szybciej trochę. Hop. Wcześniej też były dwa rodzaje drzew tutaj. Nie pamiętam, byłam tylko raz. Wiem, że tu jest ta jaskinia, z której nie można tutaj nic dalej przejść. Domyślam się, że nic się tam nie zmieniło. Poza tym, że... Aha, wiecie co się zmieniło? To, że mam teraz młotek i mogę przejść sobie tutaj. Aha, nie mogę przejść. Aha. No to sobie przeszłam. Dobrze. Nie przeszłam w takim razie? O, jak sobie piję wodę! Możemy w sumie połowić tutaj trochę rybek, tak ze 3-4. Zobaczyć, jakie letnie rybki pojawiły się nad oceanem, bo tu już będą słonowodne, nie? O, tu mamy tego blondynka. Co tam wcinasz? Moi rodzice są... ridiculous. Nie normalni, tacy... No, tacy... wkurzający może... Oni obydwoje myślą, że Morgani są niebezpieczni i prawdopodobnie poza kontrolą, pod kontrolą przez jakiś ciemnego ducha czy czegoś. Ale wciąż tutaj przychodzą cały czas. Wychodzi na to, że nie może być tak źle. Ha. Krak nie uważa Morganów za groźnych, wychodzi na to. Nie to chciałam. Czekaj. Krak, gdzie ty jesteś?
Może alfabetu bym się nauczył. O, aha, bo oni tutaj są. Krak w ogóle może być naszym mężem. Nic mu jeszcze nigdy nie daliśmy. Kurczę, chłopczyku, mój drogi, co my tu mamy? Nakre. Mustel shell, pink shell, blue shell. 80 to aż kosztuje, o kurka. Dobra, damy ci różową muszelkę. Albo niebieską. Kurczę, ale ty jesteś wodny. No dobra, masz niebieską. Dziękuję. I tyle. No, takim dla niego to może... No dobra, to może być. No nie dziwię się w sumie, jak on jest... On należy do Jakuanów, tak? Dobrze pamiętam. I to są... to jest klan wodny. Wodny, jak to tak dziwnie nazwa. No my jesteśmy drzewny, na przykład. Paczani. Patrzą na drzewa i... I widzą, słyszą duchy. Oni tutaj podążają za wodą. Czyli może danie mu muszelki to jest takie trochę słabe, bo on tych muszli to ma pewnie pod dostatkiem. Możemy złapać nową rybkę. Co my tu mamy? Kubomeduza. O, tu już są trzy kwadraciki. To będzie coś nowego? Nie, to jest z zeszłego sezonu. Ale one mogą być dobre na sałatkę. Znaczy, na potrawę. Się zapatrzyłam na mojego wierzchowca. Tak mi tutaj śmignął na ekran. No właśnie, bo tutaj leci czas. Podczas łowienia leci czas. To jest... Znaczy, no okej, okay, rozumiem. W Stardew, jak łowiliśmy, też łowił czas. Też leciał czas. Ale jakoś... Bardzo długo trwa to łowienie, moim zdaniem. Zwłaszcza tych 4-kwadratowych. O, mamy szasto, jakiegoś ślimaka wodnego. To już dwa rodzaje nowej rybki. Czy rybki... Wydaje mi się, że to sprawdzałam, ale właśnie zastanawiałam się nad tym ostatnio. Czy jest poziom wiedzy na temat ryb? Wydaje mi się, że to sprawdzałam i nie było. Takie mam wrażenie. Ale muszę to zrobić znowu, bo nie pamiętam. O, nowy rekord. I to będzie pod... Gdzieś tutaj pewnie. Pomysły. O, tu mamy potrawy. Drzewa. Keep exploring and progressing and you'll find... Ale ja na przykład znalazłam to drzewo, to jak mam je odkryć? To jest też ciekawe. Zwierzęta. Ryby. O, a nie jest, jest wiedza. Dobra, jest wiedza. Trzy... Aha, co? Three hands and one finger long. Kobylinka. Aha, to są ich długości. No dobrze. Hands. A tu jest na całe ramię. Rękę. Na całą rękę, dłoń. I palca długie. Trzy ręce i trzy palce. Okej. Okay. Kurde, to faktycznie trzeba te ryby jednak łowić. O, tu mamy trzeci poziom już. I co mi to daje? Equip will raise points to defeat themselves. Jeden arm, two hands and one finger long. No nie wiem. A może, właśnie może ta wiedza sprawia, że będziemy je łapać szybciej. Tu on skoczył na trzeci poziom i mamy dwa kwadraciki. No to się tak głupio złożyło, że jest akurat nowa pora roku. I ja założyłam, że to może być efektem tego, że są dwa kwadraciki. A to wychodzi na to, że wiedza. Znaczy, no tak zakładam, no bo muszę ściąć to jedno drzewo. Ono mi się wtedy pokaże? Tutaj teraz? Nie. To chyba musi na niej być kokos i muszę zdjąć kokos z niego, żeby się pokazało. No ale dobra, plaża pozwiedzana. Pam, pam, pam. Nie wygłaskałam jeszcze bizona dzisiaj i strusia. O nie. Zło, 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 zło. Cześć. Oj, a właśnie, nazwijmy nasze bizonki te. Ty jesteś chłopcem. Ty jesteś chłopcem. Nazwiemy cię Strusiu, mój drogi.
Struś będzie mumczyk. Mumczyk, zostałeś strusiem. A co? Dziękuję bardzo. I mamy jeszcze bizonka. Bizonek jest dziewczynką. No tych kobitek tyle mamy. To w takim razie bizonek będzie Martasz, ale to jest dziewczynka, to może będzie Marta. Martasz, bo Martek. To był Martek, to była inna Marta. Tych Mart, mówię, jest sporo. Wszystkie się mylą. To tutaj mamy, tam był Martek, a tutaj mamy Martę, bo mamy dziewczynkę. Tak jest. Miał być, jakby był chłopczyk, to by był Martasz, ale jest dziewczynka, więc będzie po prostu Marta. Marto, dziękuję Ci za wszelkie komentarze i obecność tutaj. Dobrze, to mamy dwa. I teraz tak. Mówiliście, żebym też znalazła im partnerów. Tylko jak ja znajdę partnerów, to tutaj nie będzie miejsca. Ale potrzebujemy tak, strusia, dziewczynkę i chłopca bizona. Strusia, dziewczynkę, chłopca bizona. Możemy skoczyć, zobaczyć. Czy uda się znaleźć jakiegoś odpowiedniego kandydata. No będzie można później rozbudować tę stołkę i wtedy będę mogły może mieć małe, chociaż... Nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie tutaj polegać. W ogóle, czy to będzie możliwe. O, czosnek zniknął. Trawa się zrobiła zielona. No i miałam te kotki sobie oswoić. No właśnie. Teraz, które ty mnie lubisz? Upgrade your house to have more space to... A, czyli ty jesteś petem. No to chociaż będę się z tobą bawiła tutaj. Przesłodki jesteś. Pomarańczowy cave lion. Ciekawa jestem, jak to się będzie później działo. Jak one dorosną. Na przykład takiego mamuta, jak weźmiemy do nas, do klanu. Nie wiem, czy on może wszędzie mieszkać, czy z nami w domu. No to później on urośnie i co? No jak nie ma miejsca? Ojej, nie ma miejsca. Czekaj, to zjedz to. O nie, gorzej, to jeszcze gorzej, bo tutaj zaraz się to miejsce pokończy, a tutaj pewnie nowe rzeczy będą. Tu są bizonki. Znaczy, ty jesteś chyba dużym bizonem. Ty jesteś dziewczynką. Ty potrzebujesz 3 nutki. Ty jesteś dziewczynką. Co za kolor? Dulce de lash. Dulce de lash. O, jaki fajny. Sambayon, to jest chłopak. Sambayon, dziewczynka. I brązowy, ale to jest chłopak, a my mamy bizona przecież. Dobrze, potrzebujemy chłopaka. Tak? Bo Marta jest bizonem. I to jest dziewczynka, i tu potrzebujemy chłopaka. Dobra, to tobie gramy. Znaczy, pomieszałam. Niedobrze chyba. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak mogę też nazywać... Tak, poproszę, zaprosimy. Jak mogę nazywać zwierzątka? Tak. Marta będzie miała tutaj kolegę. Jeżeli macie pomysły, jakieś, nie wiem, nazwy własne, to piszcie śmiało. Ja mogę pozmieniać, mogę pododawać. Zawsze to fajnie mieć ciekawie ponazywane te zwierzaki. Tylko ja tu gdzieś zeszłam z mojej kozy, no właśnie. Nie graj. Jeszcze byśmy skoczyli szybko po strusia. Jest 10:30, mam nadzieję, że te strusie nie pójdą za szybko spać. Gdzie one były? Strusie były gdzieś tu na lewo, dobrze. Co to jest? Śpią? O, są. O, i mamy tutaj pięknego czarnego strusia, który ma już jedną nutkę. My potrzebujemy dziewczynkę. Na przykład taką, pomarańczową. Ale tutaj mi się podoba. O, taka zimowa. Tylko tutaj gdzieś chyba był taki zielony strusiek, którego ja próbowałam na swoją stronę przekabacić, ale widzę, że już ich nie ma, już go nie ma. Dobra, to weźmiemy zimowego struśka. A to jest dziewczynka? Ja spojrzałam, czy to jest dziewczynka? Tak, to jest dziewczynka, dobra. Nie, nie chcemy już grać. Chcemy lecieć do domu, bo jest północ. Nie, wskakuj.
Wskakuj na kozę, no właśnie, bo się robi późno. Idzie się trochę zapomnieć tutaj na tej sawanie, nie wiem czemu. Mam jakieś pecha, aha, piórko, no nie mam miejsca na piórko. Ajajaj. No wiem, jutro wam zagram. Znaczy, nie, muszę dom powiększyć. Chyba czas zacząć wszystko sprzedawać. Bo coś kiepsko z kasą ostatnio. Z zaufaniem klanu, nie wiem jak to nazwać. Podlałam w ogóle rzecz tutaj, podlałam. To jest dalej nawiezione, zobaczymy czy następnego dnia też będzie. Czekaj. Nie, muszę wziąć kupę, bo muszę... Jeszcze raz, zrobimy tak. Tu wsadzimy do suszenia na pewno te dwa. Zrobimy tak. I tu włożymy z muszelek. Aha, co to z tych muszelek wychodzi? Też powder mill. No to nie. To robimy kupa. I 8,5 godziny, no właśnie. I ile wypadło? Też 8. Mhm. Też 8. Tylko, że 8,5 godziny, a z pomidorów robiło się 24 godziny. Tu możemy na razie poodkładać muszelki. No możemy je oczywiście posprzedawać, ale jaj, po co mam sprzedawać? Nie no, coś trzeba będzie. Przede wszystkim na przykład, nie wiem, połowa flinta. Tu już zobaczcie, ile mamy kasy. Mamy praktycznie 600 kasy w tym, w samym flincie. To też miało iść do sprzedania, ale... Dobra, chyba jeszcze zdążę to wrzucić do kosza. Tutaj. Tego nie, bo to jest na mojej nastaminkę. Wszyscy poszli spać, to my też idziemy spać. W takim razie... Tak jest? I pewnie jutro pokaże się informacja na temat tych, nie wiem, tam mostów. Zobaczymy, co to będzie za zabezpieczanie rzek. I 253. Może być. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i widzimy się w następnym. Bajo!